Berynko? No. Tak, piękna złota jesień polska. Tak. No mów. Teraz pina mi się zamek od dołu. O. Patrz. Patrz. No widzę. A to się popsuł, czy tak się specjalnie rozpina? Idziemy? Chcesz? To goń. Ja zapłacę. Zajmij sobie pozycję. No śmiało. No to pójdę do pana. No, chcesz usiąść? Załapiemy się. Andrzej! Później pójdziesz na tego konia, co jeździ, do góry, do a nie, ciu! Chcesz na fotel teraz? Filmik tego. To się zrobiło się prawdziwa granada. Ej, musisz uważać, żebyś się nie spadła. Prawdziwa granada ptaków. Tu mamy jedne, tutaj, koło nas, zaraz. O, śpią sobie. No, a tam są jest, drugie, o. A tam jest ten, jarmark. Tak. O, łabędź. Chyba taki dla ptaków. A my idziemy na jarmark dla ludzi. Tak. No to... To chodźmy. Uważaj, żebyś nie spadła. Nie spadnę. No, nie jeden tak mówił, po czym turlał się w dół. Jest takie powiedzenie? Nie. Ale ja właśnie wymyśliłem. Mogę się powiedzieć, jest, bo ja je wymyśliłem. Jest. Thank you.
Co? Gdzie? I'm going home. A renifer na hali. Na jarmark, jarmark, nie zerwisz, ale jarmark, jarmark, gdzie teraz idę, będę miał swój. A renifer na hali. A jak nie jest zichu? Co? Myślałem, że to było jak zichu, nie? Oki. Ale piękne światło, ja dziękuję. To chodź, idziemy. Ja nie mam do tego niczego innego, a do tego refrenu. On tak przed chwilą schował głowę? Tak? Widzisz? Aha. Wygląda jakby będzie miał szyi. Chodź tam na dół. No. Idziemy na dół? Chodź. Chodź na dół. Co? A, to przeciwko, żeby... Tak jest. Będą karmić, pi. Zobacz. Wiesz? O, zobacz. Nie, nie są mewy.
To nie? Nie, to nie są mewy. Nie, to są mewy chyba, bo takie... Idź po prostu, idź tam chleb. Chcesz? Idź na karmić? Idź. Chodź chyba. Idź po prostu jak ptici idź. Chcesz? Ona się wstydzi. No, ale ci państwo są w dobrej wierze, tak, ale te łabędzie, jak one nie będą jadły chleba, to nic nie będą jadły. To lepiej, żeby zjadły chleb niż nic. O, zobacz, chciałbyś tak? Żeby on tak wyszedł i zjadł ci z rączki? Zobacz, jak fajnie dzieje się. Fajnie? O! Aniela, daj temu dużemu, daj temu łabędziowi taki większy kawałek. Ale... Gołąb mi wziął! Tak? Ale...
A wiesz co, podejdź bliżej tego łabędzia z jedną taką dużą kromeczką. Tak wystaw i tak całą kromkę wystaw, żeby on tak ci nie capnął w rękę. Syczy, tak? Poczekaj, to ja spróbuję jemu dać sam. Czekaj. Dobra. Kucnij sobie. Nie bój się. Jak chcesz, to się jedną rączką możesz przytrzymać tej barierki. A musisz kucnąć, niżej dać, niżej jest chlebek, bo za wysoko on jest, wiesz, ten chlebek jest za wysoko. O, no, no, nie ruszaj się. Niżej chlebek, niżej, on jest za wysoko, niżej, o właśnie. No i... Musisz dać niżej chlebek, wiesz, niżej ziemi. Niżej jeszcze, połóż go niżej. On za wysoko jest dla nich. O, właśnie, tak. Aha. No. Wejdź jeden stopień bliżej. Jeden stopień bliżej wejdź. Bliżej wody wejdź, jeden stopienek. A nie ciad, zejdź jeden niżej. O, właśnie. O, tak. No, nie. O, ten przegania je. Pięknie! Super! Daj niżej. O, właśnie, i czekaj. Które marmoladki? Te to chyba jeszcze nie. To dzisiaj skosztujemy. To wiesz, takie marmoladki robiła mi moja ukochana mamunia, jak byłem mały. Ona mi robiła takie pewnie trochę chemiczne, no z tego co miała. Ja je robię z wyciśniętych soków z pomarańczy. Nie mają żelatyny, tylko zagęszczam je taką pektyną, to dwa dni wygotowywuję z jabłek. Mają cukru, bo mają odrobinę ksyntol, więc niby ten słodycz, ale zdrowa. Idziemy teraz dalej. Tutaj są karty, ciasto jest bardzo kupiące, migdałowe, a w środku są jagody polskie, nasze z lasów polskich, które tu przez miętę ogrodową i z winem porto też pozbawionym alkoholu, a na górze jest mascarpone i czarny sezam. Serniczek znasz na pewno, to bo znamy. Kupuje. Tutaj jest miodownik. Ciasto jest słodkie. To może mamie weźmiemy, co? Ale to jest szlachetna słodycz, bo wyłącznie z miodu w ławach
wątrobę, ale żeby nie było za nudno, że to taka sama beza, to ja ją wydrążam. Do środka wkładam jagody właśnie z Porto i na górze jest mascarpone bez cukru, żeby już całość fajnie zharmonizować tą słodycz. Marshmallowy, moje dziecko oszalało na punkcie marshmallowów, ale to nie jest takie zwykłe marshmallow, taka pianka, wiesz, to jest pianka, którą robię albo z jabłuszkiem pieczonym, albo ze śliwkami pieczonymi, albo z kawą latte, więc to jest przepyszny deserek taki pionkowy. Serniczek mango, szarlotka, która powstaje tylko jesienią, ale kocham ją ogromnie. Dlaczego tylko jesienią? Bo tylko wtedy jest ta odmiana jabłek. Ona jest robiona na kasztelach. Najsłodsze, najcudowniejsze jabłka. W związku z tym nie ma ta szarlotka w ogóle cukru. Wow. Takie słodziutka. Bardzo dużo świetnego masełka osełkowego. I to czuć to masełko w tym cieście. Wspaniałe, uwielbiam. No i na ten moment to jest moje... Gdzie jesteśmy? Powiedz. Jarmarku. Na jarmarku. Świąteczny. Świąteczny. Idziemy pod słońce, to niewiele widać.